poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Witam wszystkich. Poszukiwacze skarbów. Czekamy na widzów, halo, halo. Proszę się zgłosić. Proszę pisać na czacie. Buu! Jene, babcia, nie strasz mnie. Bo tu chłop bije. No widzisz, wyzywa mnie jeszcze. I wbija gwoździa. W sumie nie ma gwoździa, ale wbija coś. Dobra, idziemy gryfa ubić. Jazda, jazda. Weź. Wojskowy miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. No ja myślę. Proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży! Do wieży! No to idziemy do wieży. Dzień dobry. Dobra, spadaj. To ile wieś darzyta? Ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. Ten gościu to taki burak zwykły. Nie ten, ten. Tamten, no. O, właśnie, ten tego rolnika. Rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi. To jest. Temercycy wcześniej już zabrali i. Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego, krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Bo na sterydach jestem. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne, oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt zrobi. Wiedźmin. Wadge. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Oleś, ty mądry. Czego tu szukasz? Yennefer z... Kobiety, słucham. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. No nie, chciałem dwójkę kliknąć, ja mam myszkę upośledzoną. Może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. No i konie kradnie. Na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zostawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba?
Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakła. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To ja władam igni. Hehehe. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Nysław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. To Mira i Mysław. Dzięki. Zund, jak ten? Idziemy najpierw chyba do zielarki. Dobrze wiem o tym, po co ja ten samouczek włączałem. Co to? Dobra, nie krzyż na mnie. Zobaczyć tylko. Koniu, gdzie jesteś? Nie wiem, nie jestem kobietą z północy. Łotka! No jak nie w jednym, to w drugim, no. O! Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... Czerwony kwiat. No, no. Widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak. Spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Dobra, no uleczymy ją, tylko... Mam szakłaku najpierw. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... To śmierdzi. Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na Gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina.
To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. No fajnie by było. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Czuję, że odbędziemy ciekawą rozmowę. A jak zrobić eliksir z kółka? Już. Dobra, alchemię tutaj. Eliksir jest kółka i co mi potrzeba? Jest plus. O, tu ta babcia z patelnią jest. Dobre. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Nie, patelnie. Dom zawsze stał pusty. Aż nagle w noc przed bitwą przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jego gość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. Ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? Przyniesiemy babci patelnię? A tych drzwi nie wyważę. Po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Zesrał się. Dobrze, pomożemy babci. Patelnie jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Czekajcie, tylko coś sprawdzę. Zaraz wracamy.
Teraz jest lepiej, czy jest gorzej? Lepiej. Sam siebie słyszę. Napiszcie, czy jest lepiej, czy jest gorzej, bo trochę zmienimy ustawienia. Zanim zaczniemy questa. A przecina coś, czy nie? No i pięknie. Dobra, gramy. Tu mam wejść, nie? Nie pal tego, tylko daj mi. Dobrze, no. Dzień dobry. Ciało. Złodzieju, patelni. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Pęknięty monokl. Ciekawe. Znalazłeś patelnię? Nie. Karty do gwinta. Czy wziąć? Nie. Jakieś dokumenty spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Kurwa, byliśmy umówieni. Stawiłem się ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji, a na miejsce zostałem tylko wiatr popierdalający na polach. Myślałem, że Nilfgaardzka armia jest lepiej zorganizowana, a wy... Przekaż z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi, dlatego nie przerywamy negocjacji. Ale w związku z tym, że stary pan poszedł się... tym razem my wyznaczamy miejsce i czas następnego spotkania. Okej. Okay. A to? A. Oto i bezcenna patelnia. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listę. A mądry jegomość. Znalazłeś patelnię? Znalazłem patelnię. Coś tu jeszcze jest wartego do wzięcia? Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się... Buziaka dostanę? Masz, syneczku, na drogę. Bułkę słodką. Smażę sobie na kolację się... Chleb dostałem. Yes. Dobra. Nurkujemy. To jest chyba szakłak.
A wy co wolicie? Buziaka od babci czy chleb na drogę? Wiedźmin? Wy w sprawie ogłoszenia o studni? Studni? Pierwsze słyszę. A co, macie z nią jakiś kłopot? Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone. Jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznego, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Wyje. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądze. A co nie tak z pieniędzmi? Takiej sumy to ja na oczy nie widziałem. No i dogadaliśmy się. No to dobrze, dogadaliśmy się. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Ale najpierw idziemy do myśliwego. Gdzie tu masz? To jest tura? Gorączkuje. To jest tura. Źle z nim, mistrzu. Bardzo źle. Tu masz wyjść. Jest kuń. Kuń. Kuń tam się zadomowił. Chodź tu. Wolniej. Jest tam kto? Pewnie powinien upolować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł. Mysław. Taką myszą mi się to kojarzy. Jaką. Mysław. Cześć. Ty jesteś Mysław. Słyszysz? Ale ma dziary. Pewnie w więzieniu siedział. Dzikie psy. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Mądry, bo myśli, bo Mysław. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią.
Mówią o mnie? Jak jedna pani. Pozdrawiam. Wskażę wam droga, jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Przejdziemy. Mysło. Odkąd zaczęła się wojna? Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Za późno, znów kogoś dopadnie. Wow. Piesadło. Razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. A, nie, to zanim... To dawno. Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic, jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. No ja też jestem odmieńcem. Jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Pedałem jesteś! Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Ot i cała historia. Chodźmy. To jak, pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? To zwykły pedał. Wiesz coś o tym gryfie? Niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w samej... Postać. Dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzi. Co? Że nawet gryf nie z oczy. Oglądasz? On jest pedałem. Słyszałeś już? Pedał jest. No bo oglądałeś wcześniej, czy nie? O, co widzisz. Powiedz mi, jak jakość streama. U ciebie jest okej. To tu. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było.
Bywajcie. Bywajcie. Wszyscy coś tu świętowali, ale Gryf im przerwał. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej krwi. Biwak? Biwak? Ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Orenę znaczy się. Raczej to, co z niego zostało. Ha, już nie żyje, no to... ...ma co najmniej od tygodnia. A drugi Gryf musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obijanie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Krawędzie Stara Boga. Siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, Gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Dobra, no to wracamy do dziadka. Jest kuń. Kuniu! Koniku! Tu jest. Patataj. Chyba prościej będzie wejść wejściem. Tak? W czym rzecz?
Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Jennifer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. To Janusze były. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. No to pora zostawić pułapkę. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zostawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Disconnected from your channel. Wszystko już po samouczku. Czemu pada? Czemu musi padać? Jest koń. Łotka czasami tak nie słucha. No, jedziemy. Ten się bije, są to sobie. Odpocznij. Jak z samochodem. Najgorzej ruszyć jakieś. Jedzie, to jedzie. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na ogół jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. W towarzystwie. Musi być gdzieś niedaleko. Tak, przywitamy się. Czekaj. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę.
Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Serio, to jest takie proste. No. I po bólu. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. No to nie pchaj mnie. Hej, sokoły! Czekaj, to jest szybka podróż, to po co ja mam kuniem jechać? O, jest noc. Jest już ciemno, ale... Cześć, cześć. Nie za ślepca czy głupiego. To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razy kańczugiem. Wykonać! Nie, na póki, nie! Gumna psiego. Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha, moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś. Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy.
czyli cały czas było dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Daję mu hajs, to bierzemy. Dzień dobry. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Będą się bić. Co to za dni? Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. No ale Wojko. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Bita się, już. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Aż mi się kichnęło. O, się baby wystraszyły. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw, nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! To tyle z niemieszaniem się. Chodźmy.
myśmy zaczęli tę burdę. Es i Jennifer. Wymówki, wymówki. Cały ten. I Jennifer? A jak? Nijak. Mam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni... Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Tak. W ratunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Uff, ale jak? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Osiągnięcie dostałem. To? A idzie do nas, czy nie? Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu
końcu, dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Jak przygotowania do audiencji? Wszystko zgodnie z planem? Tak, wasza wielmożność. Wasz mość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Nie. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. Właśnie. Należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu. Zabił ich dziki gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy? Geralt. Myślisz, że w to uwierzę? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Nordlingowie, można was umyć, ostrzec i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Skończone. Golić drugi raz pod włos? Nie, nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, Wiedźminie. Albo raczej do zobaczenia. Dobrze, teraz wasz mość raczy się odziać. Wybieramy strój, outfit. Niestety nie miałem dokładnych wymiarów waszmości. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. Czarny, czarny i czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Wasz mość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Pierwszy, drugi czy trzeci? Chociaż one i tak wyglądają chyba tak samo. No, pierwszy i trzeci jest taki sam chyba. Drugi? Trochę za wąsko w talii, ale może być.
Czy wasz mość jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że wasz mość wie, jak się skłonić. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech wasz mość powtórzy. Jak to było? Źle, źle, źle. Jeszcze raz. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Prawa na piersi. Czy wasz mość wie, co grozi za złamanie etykiety w obecności cesarza? Sorry, musiałem, no. Nie życzę tego wasz mości, dlatego nie wypuszczę was stąd, dopóki nie będę pewien, że potraficie się zachować. Czyli dwójka, tak? Cóż, rukom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Teraz tylko pytanie, czy jak dojdzie do spotkania, to się ukłonię. A? Dobra. Jak na razie kończę. Zapisz grę. I tyle, będę później. Pa, pa.